Cześć, nazywam się Aleksander Struś, a ty oglądasz Struś na talerzu. Dopadło mi jakieś choróbsko, gardło boli mnie jak jasna cholera, dlatego dzisiaj pokażę wam dobry i zdrowy sposób na uleczenie się. To dzisiaj będzie rybka mocy. Dobra, 3-4, już wymyślę. Okej, choroba bardzo daje mi się we znaki. Zrobiłem już prawie całe danie, ale oczywiście nie włączyłem nagrywania, dlatego teraz wytłumaczę wam, co zrobiłem wcześniej. Teraz już zdjąłem resztę składników z góry. Generalnie użyjemy dzisiaj całej papryki chili, dwóch takich małych cebulek. No już teraz nie zobaczycie, jak wyglądały w całości, już taki zdolny nie jestem. Centymetrowy kawałek imbiru, który pociąłem w takie grube plastry. I trzy ząbki czosnku, które też są pocięte w plasterki. Arkusz folii aluminiowej, tą błyszczącą stroną do góry. Właśnie na tej błyszczącej stronie układamy nasze składniki. Najpierw polałem stróżkę oliwy. Taką zrobiłem małą kałużę. Tutaj dałem trochę papryki chili, bo mięso, czy tak jak w moim przypadku dzisiaj, filet z dorsza. Na przykład może być to pierś z kurczaka, może być to kawałek miękkiej wieprzowiny, na przykład z polędwiczki, jakieś tam plastry. Nie może leżeć bezpośrednio na folii, bo po prostu przywrze, przypali się i będzie totalna dupa. Tutaj rzuciłem około połowy chili, ząbki czosnku mniej więcej z jednego i gałązkę tymianku, żeby zaromatyzować to jakby od spodu. Na tym układamy rybkę. Teraz cebulki na rybkę, imbir. Ja się czuję totalnie jak idiota, robiąc to drugi raz. Posiekany czosnek i reszta papryki chili. Na to wcześniej już również oczywiście dałem skórkę z połowy cytryny. Teraz tak mniej więcej z 1/4 cytryny sok i ważny składnik, sos sojowy, żeby dodatkowo dosolić danie i żeby dodać tutaj troszeczkę cieczy, żeby ono udusiło się w trakcie obróbki termicznej. Błyszcząca strona była do góry, zawijamy to. To jest bardzo ważne, trzeba to robić ostrożnie, żeby nie przerwać folii aluminiowej. Mamy taką paczuszkę. Sucha patelnia, co bardzo ważne, nagrzana, ale nagrzana na małym ogniu. I wrzucamy taki pakiecik na patelnię. Zero tłuszczu. Jedyny tłuszcz to jest oliwa, która była wcześniej na samym dnie. I od razu słyszymy, że zaczyna to się smażyć. Ta matowa strona pochłania ciepło, w środku dwie błyszczące odbijają się, mamy taki jakby mały piekarniczek. I teraz ja nie zrobię cięcia i zobaczycie w przyspieszonym tempie, co się z tym stanie. Dobra, minęło około 5 minut, jak widzicie urosło, bardzo urosło, cały smak, cała ta para, która jest w środku, została dzięki temu, że dobrze zawinęliśmy i również nie naruszając teraz folii aluminiowej, trzeba przełożyć to na talerz, bo tutaj jest cały bajer i zaraz pokażę wam dlaczego. I teraz pomyślcie, że jesteście gościem restauracji, dostajecie je na stół i otwieracie. Folia jest gorąca, więc trzeba uważać. O! Para, smak, aromat, wszystko od razu uderza was w nos i to jest coś niesamowitego. Te warzywa są mięciutkie, ugotowane jakby na parze. Po chili widać, że ona o wiele zmiękła, zrobiła się taka bardziej matowa. Rybka rozpływa się w ustach. Nie mam pytań. To jest coś przecudownego. A najlepszą rzeczą w tym daniu jest ten sosik, który stworzył się na dole. Metoda bardzo zdrowa, bo praktycznie beztłuszczowa. Ja oliwę dałem tylko dlatego, żeby ten sosik był smaczniejszy. Tylko i wyłącznie, ale jeżeli nie chcecie, nie musicie tego robić. Ryba jest pół smażona i pół robiona na parze, tak można to nazwać. Ona na początku delikatnie się podsmaża, a potem robi na parze, ale co ważne, robi się na parze tak, że cały smak i to, co jest najlepsze w tej rybie, zostaje właśnie w tym sosiku. Bardzo dobrze byłoby zakończyć ten odcinek jakimś godnym epilogiem, ale nie mam wam więcej nic do powiedzenia niż to, że uważam, że powinniście spróbować tego dania. 5 minut z
zrobione. Tak samo możecie zrobić pieczyć z kurczaka. Nie trzeba do tego piekarnika, wystarczy patelnia i arkusz folii aluminiowej. Oprócz tego jest to bardzo, bardzo zdrowe, a w mojej wersji mam nadzieję, że jutro obudzę się jak młody Bóg. Lajkujcie, subskrybujcie, wysyłajcie to swoim znajomym i do zobaczenia. Przecież jestem największym debilem świata. Jak mogą mnie włączyć nagrywania? Kurwa, teraz będę to wszystko wyjmował stąd.